może dacie tu na jego barku zrobić dźwignię. Gdzie muszę zaciągnąć sobie tą głowę. Hop. I tak bam, bam. I teraz z tej strony zawsze tu sobie podaję. Wskakuję na drugą stronę. Zabijam sobie z odwrotnej strony. Czy kolano zamykam, czy cokolwiek. Żeby się zaprezentować z dużymi bicepsami, jaka jest już. Teraz patrzę na macie wchodzi. Raz, zbieram sobie łapę, hop. Nie, zróbmy szat. Raz, już jestem na nim. Znowu zawsze od razu skróciłem dystans. Poszedłem. Raz i znowu zaczynam. Dwa, trzy, but. To samo na przykład mogę sobie zawsze zbijam rękę, hop, tą samą ręką uderzam. I znowu już zacząłem, już jestem przechylony w tamtą stronę po to, żeby dojść do niego. Doszedłem, bum, bum, idę za nim. Cały czas idę, kontynuuję. Czyli sprawdzałem się, powiem, i dalej jestem. Bum, bum, bum i bum, dalej kontynuuję. Zapraszam wszystkich za dwa tygodnie, 17 grudnia, do Orlen Areny w Płocku na galę Spartan Fight, na której zmierzę się z niepokonanym zawodnikiem z Rosji. Będzie to mój trzeci pojedynek w tym roku. Mam nadzieję, że wygrany. Przygotowania przebiegły pomyślnie, przygotowałem się razem z Borysem. Tak jak i on, jestem w bardzo dobrej formie i obaj liczymy na nasze zwycięstwa. Siemanko, chciałem was wszystkich zaprosić na galę Slugfest 9, która odbędzie się 10 grudnia we wrześniu. A przy tym chciałem pozdrowić wszystkich dobrych ludzi, moich sponsorów, dzięki którym mogę się przygotowywać ze spokojną głową. To jest firma Bodysze, firma Pitbull, firma Velmax, firma Service for Fondries oraz salon kosmetyczny Diamond. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi. No i co, trzymajcie 10 grudnia za mnie kciuki, bo na pewno będą fajerwerki. Przysięgam.
znacie mnie wszyscy, najlepszy zawodnik na świecie, Borys Mańkowski i Wszechświata, bo jestem dzisiaj Songiem. Dzisiaj pokażemy kontrę na lewy middle kick. To mają kopię lewy middle kick i pamiętamy... Jeszcze ja tu jestem. Aha, no właśnie, zapomniałem. I pamiętamy w momencie, kiedy on bije lewy middle kick, moja prawa ręka, prawy łokieć mocno przyklejony do żeber, żeby on nie odstawał, będzie miał dziurę i zmieści sobie to kopnięcie, dlatego nie, tutaj wszystko jest zblokowane. Zobaczcie, kopnij, buch w ten sposób. I teraz do tego dokładamy lewą rękę w ten sposób. Hop, podbieram ją w ten sposób, hop, jak najwyżej. Teraz lewa ręka przechwytuje goleń, odsuwając moje bioda do tyłu w ten sposób. Przeciąga ją na drugą stronę, a prawa ręka z mojej skroni podchodzi pod nogę. Tu. Tak? Teraz ta, która przechwyciła goleń, lewa ręka przychodzi do dołu. Wychwytujemy, podnosimy jego nogę jak najwyżej. Jeżeli będzie mało rozciągnięty, naprawdę już się wywróci. Jeżeli nie, zakładamy, że nie, bo bijemy się z najlepszymi. W momencie, kiedy wypycham jego nogę do góry, moja prawa noga podcina nogę, na której stoi. Było wolno, możecie sobie cofnąć, żeby to wszystko zrobić dokładnie. Teraz w miarę szybko. Hop, hop. I jesteśmy z góry. A teraz, jak to może sobie stać z tej pozycji? Kiedyś już pokazywaliśmy, także musicie wrócić do tego albo wpaść na mój kanał, gdzie również tą technikę podchwyciłem, ponieważ dokładnie wczoraj ściągnąłem tą technikę z kanału Pakola, sobie ją obciąłem i będzie dostępna już w tym tygodniu, także możecie sobie zaprezentować, możecie sobie wejść na mojego wideobloga i zobaczyć, jak z tej pozycji z kolei to ja może się uratować. Do zobaczenia. Cześć, siemano, tu Łukasz Rejewski. Andrzej Kościelski. Siemanko. Ty kto? A ty kto? Pakol. I na początek chcieliśmy wytypować rozpiskę gali KSW-37. Oczywiście poza moją walką, bo wypadłem ze względu na kontuzję żeber. Złamałem żebra jakiś tydzień temu, ale tą informację już umieściłem. Na początek Filip Wolański kontra Denison Neves de Oliveira. Trener? Wolański, myślę, da radę. Ja oczywiście... Wiem, że zawodnik tamten jest, ale jednak Wolański. Ja nie znam tego zawodnika, wiem tylko, że wygrał z Marianem, ale kibicuję oczywiście Filipowi. A ty, Jędrzej, typujesz? Ja jestem za Wolańskim. Kolejna walka, Marcin Wójcik kontra Marcin Łazarz. Zawsze byłem fanem Marcina Wójcika, więc zdecydowanie Wójcik. Tak, ja też jestem za Marcinem Wójcikiem. Wydaje mi się, że powinien wygrać tę walkę, szczególnie po tym, jak zobaczyłem jego ostatnie dwie walki w KSW. A Jędrzej? Ja nie mam wystarczających informacji, żeby wypowiedzieć się na temat tej walki. Dobrze. Kolejna walka. Łukasz Chlewicki kontra Mansur Banouri. Niestety dla Chlewickiego Mansur Banouri. No szczerze mówiąc, też obstawiam w tej walce Mansura, szczególnie po walce, którą wtoczył z Gamerem w KSW o pas. Niestety też mi się tak wydaje, chociaż zawsze byłbym za tym, żeby Polacy wygrywali. Może tutaj być jednak ciężka walka dla Chlewickiego, moim zdaniem. Maciek Jewtuszko kontra Yasubei Enomoto. Ciężko mi wytypować tą walkę, bo obydwoje jestem dobrymi zawodnikami. No nie wiem, sercem jestem za Jewtuszko, a zobaczymy, co będzie na walce. 50-50%. Ja chyba zostaję przy stanowisku trenera. Ciężko mi to wytypować. Oczywiście jestem za Irokezem, ale Enomoto jest bardzo mocnym i wszechstronnym zawodnikiem. 51 na Jewtuszko. Włamałeś się. Lubię go i daję mu jeszcze taki dodatkowy procencik. To my go bardzo lubimy, więc... Walka o pas, KSW 66 kg, Artur Sowiński kontra Marcin Wrzosek. Kornik jest bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o KSW. Drugi walczył w UFC, ale myślę, że jednak stawiałbym na Kornika. Jakiś czas temu jeszcze wolałbym, żeby to Kornik wygrał tą walkę. Dzisiaj jednak może wolałbym, żeby przegrał, a jak będzie, to zobaczymy. Ja szczerze mówiąc chyba obstawiam Artura Sumińskiego. Właśnie wydaje mi się, że to, co powiedział trener, doświadczenie walk w KSW może być po jego stronie. Więc kolejna walka, Borys Mańkowski kontra John Maguire. Odnośnie moich zawodników, których trenuję, nie będę typował, nie chciałbym zapeszyć. Oczywiście chciałbym, żeby wygrał jeden i drugi, czyli Borys Mańkowski i Karol Bedorf. I to zdecydowanie. No skoro Borys tutaj na sali bije mnie tak, jak mnie bije, to myślę, że i tam sobie poradzi.
Ja oczywiście też nie typuję. Mariusz Pudzianowski kontra Popek Monster. No Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski jest zawodowym, już można powiedzieć, zawodnikiem MMA. No a Popek na dzień dzisiejszy jest zawodowym śpiewakiem, więc myślę, że zdecydowanie Mariusz Pudzianowski. Bardziej zawodnikiem czy śpiewakiem? Kto? Popek. Popek? Patrząc na to, co było wcześniej. Znaczy, patrząc na to, co było wcześniej. W MMA. No ale MMA to było 10 lat temu, a to nie ma cudów. W MMA w 3 miesiące się nie zrobi się kariery takiej, żeby można wygrać z Mariuszem Pudzianowskim. Nie ma szans żadnych. Oczywiście podpuszczałem trenera, mam takie same zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że Mariusz to po tych walkach, po walkach, które ma za sobą, szczególnie walka w KSW, na pewno jest gotowy na taki pojedynek i nie powinien mieć żadnych problemów. Ja myślę, że będzie to przede wszystkim kupa śmiechu i fajna zabawa, jeżeli potrwa ta walka dłużej niż 10 sekund. To jest ważne jedno, że jeżeli Popek będzie trenował ze 2 lata i ta walka dojdzie jeszcze raz do skutku, no to wtedy jakieś tam, powiedzmy, szanse Popka wzrastają, ale też Pudzian nie będzie spał w tym czasie, więc nadal też będzie przegrana jeszcze po 2 latach. Ale jesteście fanami Popka jako muzyka? Są fanami, znam jego muzykę. Czasami zdarza mi się słuchać jego kawałków, ale nie nazywam tego, że jestem jego fanem. Ma kilka numerów całkiem przyzwoitych. Do fana to mi daleko, ale całkiem daje radę. A ty? Ja jestem w ogóle fanem muzyki, a niektóre utwory były naprawdę hitowe, ciekawe, fajne, śmieszne. Zależy, kto czego szuka w piosenkach. No i ostatnia walka. Karol Bedorf i Fernando Rodriguez Jr. My z trenerem sobie odpuszczamy, a ty? Ja pozdrawiam Karola. I my też. A co sądzisz? Chciałem po prostu pozdrowić Karola. Siemano, Karol. John Maguire, 32 walki na koncie, ale żaden z tych przeciwników nie był na tym samym poziomie co ja. Teraz czeka na niego Borys Mańkowski. Teraz czeka na niego Diabeł Tasmański z Poznania. Pay-per-view zakupicie tylko tutaj.